Drodzy, w tej serii rozmawiamy o tym, co w metodzie czy procesie action learning buduje relacje w grupie, w zespole, między ludźmi. Drugim takim powodem, oprócz pierwszego, pierwszy jest na dole w opisie pod linkiem, drugim powodem jest zadawanie pytań w grupie. W action learning skupiamy się bardzo mocno na zadawaniu pytań, nawet mamy taką regułę, że kiedy rozmawiamy o prawdziwym, realnym, ważnym problemie, bo o to chodzi w action learning, to kiedy toczy się ta dyskusja, to wszystkie stwierdzenia formułujemy tylko w odpowiedzi na pytania. Pytania są kluczowe w action learning. Pytanie może zadać każdy, każdemu w dowolnym momencie. Każdy może odpowiedzieć. Pracujemy jako grupa. Każdy z każdym może wchodzić w interakcję, ale posługujemy się pytaniami i odpowiedziami na pytania. Po pierwsze pojawiają się chciane wypowiedzi. Po drugie unikamy dygresji, długich wstępów, monologów, nawiązań do tego, że ktoś gdzieś siedzieć miał tutaj coś w innym dziale, mi się akurat przypomniało, to ma niewielki związek, ale muszę powiedzieć. Inni słuchają, a ucieka nam czas. Tego się wszystkiego pozbywamy. Chcemy tutaj maksymalizacji skuteczności w czasie i chcianych wypowiedzi. Ale w tym wszystkim jest jeszcze coś, co szczególnie buduje relacje. No bo kiedy zadajesz pytanie, to dajesz komuś prezent. Jaki to może być prezent, kiedy zadajemy komuś pytanie? Dajemy mu swój czas, swoją uważność, swoją ciekawość, zainteresowanie, angażujemy go. Jak ludzie dają sobie takie rzeczy, to relacje między nimi zmieniają się na lepsze. Tyle w tym odcinku, kolejna rzecz w kolejnym, kolejny aspekt, który buduje relacje. Pamiętajcie, łapce w górę, o przycisku subskrybuj, jeśli wciśnięcie go jeszcze przed wami i komentujcie i polecajcie, jeśli chcecie pomóc w rozwoju tego kanału i dać innym prezenty też. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.